Ale te nie każdy dostał wagon taki, jak to węgiel wożą. Tylko dostali te co drzewo mniej więcej nazywali talerze. O, dostali, no jakie potrzeby, bo to ludzie jak się zwozili z wiosek do Złoczowa na stacji, to każdy miał swoje tam miejsce, gdzie tam swoje rzeczy składał. A później podjeżdżali po wagony, pod tym każdemu, pod tego, jaki wagon przyszedł, taki się musiał ładować. Dostał ten taki cały wagon, to dobrze, a nie to te talerze. Ludzie musieli się na to ładować, tak jak umieli. No i ja byłam tam, gdzie bydło było. Bydło dostało wagon taki cały. Z deskami ubite. No to ja siedziałam na tym wagonie u góry, to ja widziałam. No i wyjechali my ze Złoczu, a te dzieciaki zakarmieni i za nami. Ukraińcy, tak? Ukraińskie dzieci, Ukraińcy z chłopami. A to nie były duże dzieci, to może takie z podstawówki, o takie gówniarze. No a ten wojskowy, co nas odprowadzał za broń i skierował do nich. Ludzie zaczęli krzyczeć i on uspokoił się, ale oberwał. W głowie czy gdzieś kamieniem oberwał. No i pojechaliśmy do granicy. A na granicy, jak to tam nas bardzo nie rewidowali, przypuścili nas, no i pojechali my, gdzie to było, ja już nie pamiętam. Gdzie pan? Znowu. Nie pamiętam i już. W Kędzierzynie. Przeładowywaliśmy się na te wagony, teraźniejsze, znaczy na te tory, bo tam szersze tory były ruskie. A my się już tutaj musieli przeładować na te wagony. No i tam myśmy 2 tygodnie stali w Kędzierzynie. Jeszcześmy poprzednio zatrzymali nas w Trzybini. W Trzybini my stali, ale się nikt nie rozładowywał, tylko tydzień czasu, bo nie było tej lokomotywy. Nie dali lokomotywy i my tak czekali. A to jutro przyjdzie, a to pojutrze przyjdzie i tak. A w Kędzierzynie my się musieli zładować i czekaliśmy na te wagony. Znaczy te, co chodzili tutaj, po tej części Polski. Tak. No i załadowali się i pojechali. Także my w sumie jechali tutaj 5 tygodni. Byliśmy w drodze. Zanim dojechali my do Gorzowa. Do Gorzowa my dojechali na zawarcie tam. Tam kazali się nam zładować. No i musieli się zładować. Zładowali się, poszli szukać domów. Wiesz. Oj nie, panie, to nie było tak. To my się jeszcze nie zładowali. Poszli szukać naprzód domów, obeszli wszędzie tamtędy gdzieś, nie wiem, gdzie oni chodzili z księdzem, ale nie było domów tyle, ile nas jechało. A to chcieli wszystkie być razem. No i zostaliśmy na tych wagonach i nas odesłali do Witnicy. Cofnęli nas do Witnicy i w Witnicy my się zładowali dopiero. To tak było, pani. No nie pamiętam już.